Na tym filmie z statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać rzadko wykorzystywany w praktyce, ale jednak opisany rozkład równomierny, inaczej jednostajny. To jest taki typowy rozkład, który przyjmuje dla wszystkich wariantów swojej zmiennej losowej, dla ich realizacji, identyczne prawdopodobieństwo. Jeżeli na przykład mamy 6 wartości na kostce do gry, to każda możliwość wyrzucenia o tej samej różnej liczby oczek jest dokładnie takie samo. Czyli tyle samo jest szans na wyrzucenie jednej liczby oczek, co 6 oczek na dowolnej kostce. I teraz tak, możemy inaczej powiedzieć, że jest to zmienna losowa, która przyjmuje różne wartości, ale z jednakowym prawdopodobieństwem za każdym razem. I wówczas możemy obliczyć wartość oczekiwaną dla takiej zmiennej losowej jako powiedzmy średnią arytmetyczną, jak dla po prostu tak zwanej zmiennej ogólnej, jak ja na to mówię. Można też korzystać z obliczenia na podstawie wzoru ogólnego, żeby obliczyć wariancję takiej zmiennej losowej, jak najbardziej. Od każdej wartości odejmujemy średnią, wartości takich różnic podnosimy do kwadratu, sumujemy i dzielimy przez ile ich mamy. Nie ma żadnego kłopotu, ale najlepiej by było korzystać ze stałych wzorów, które są określone typowo dla rozkładu równomiernego. Czyli w tym momencie na przykładzie kostki do gry, jeżeli wiemy, że mamy łącznie 6 możliwych wariantów, gdzie wyrzucimy jedną wartość, 2, 3, 4 lub 6 oczek, to za każdym razem realizacja każdej z takich wartości zmiennej losowej otrzymuje prawdopodobieństwo 1 z 6, bo bierzemy pod uwagę kostkę tak zwaną uczciwą i suma wszystkich prawdopodobieństw daje nam jak zawsze 1. Nie ma możliwości wyrzucenia innej liczby oczek niż tej, która tutaj jest zapisana od 1 do 6. Pamiętamy o tym, że wykres takiego rozkładu jest dla nas rozkładem, który można zapisać w postaci wykresu kolumnowego, gdzie na osi x-ów będą zapisane możliwe warianty tej zmiennej, a na osi y-ów to określone prawdopodobieństwo 1/6. I co dalej możemy powiedzieć? To, że w takim rozkładzie, w sumie rzadko używanym, ale warto chyba to sobie też przypomnieć, możemy określić parametry takiego rozkładu. Oczywiście, że jak mówiłam, można skorzystać z takiego wzoru, ale jeżeli wiemy, że mamy rozkład typowo równomierny, czyli jednostajny, skokowy, to my możemy w tym momencie obliczyć wartość oczekiwaną bardzo prosto. Wystarczy do wartości najniższej dodać wartość najwyższą i podzielić przez 2, czyli policzyć średnią arytmetyczną z wartości najniższej i najwyższej. Bo u nas b traktujemy, że to jest 6 jako najwyższa liczba oczek, jakie możemy wyrzucić na kostce, a to jest liczba najniższa, czyli 1 + 6 przez 2 daje nam 3,5. Czyli wtedy możemy napisać interpretację, że w takim rzucie kostką najczęściej, już źle powiedziałam, jeszcze raz, nie najczęściej, tylko należy oczekiwać, że przeciętna ta wartość, która wyskoczy na kostce, to jest około 3,5. Drugim elementem, który możemy w tym momencie określić jako parametr rozkładu, to nie jest już wartość miary położenia, jest to miara zróżnicowania czy dyspersji, jest to wariancja i jeżeli przeciętnie na kostce wyrzucamy wartość około 3,5, to odchylenie standardowe, a wcześniej wariancja określi takie wychylenie na minus i na plus. I teraz jeżeli wiem, że wzór ogólny na wariancję w przypadku rozkładu równomiernego, czyli tego jednostajnego skokowego, to jest n do kwadratu minus 1 przez 12, to jest stały wzór, gdzie n to jest liczba wariantów danej zmiennej losowej, to jeżeli to policzymy, wychodzi nam wynik 2,917. I ten wynik jako wynik wariancji nie podlega interpretacji, dopiero interpretujemy odchylenie standardowe, czyli pierwiastek z tego otrzymanego wyniku. To 1,708, czyli możemy napisać interpretację, że poziom wyrzuconej na kostce wartości będzie się różnił od tej przeciętnie o 1,07 wartości.